Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, włączył się w działanie ogólnopolskiej akcji 13 zł i nie kombinuj, którą prowadzą NSZZ Solidarność, Państwowa Inspekcja Pracy i Tygodnik Solidarność. Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, które są oszukiwane przez pracodawców, mogą zgłaszać się do leszczyńskiego biura Jana Mosińskiego i okazuje się, że w biurze pojawili się pracownicy, którzy mówili o nieuczciwym procederze. Była dość duża ilość, ale na zasadzie takiej, ja nie powiem w jakim zakładzie, natomiast dzieje się źle. Takie zgłoszenia nie są przyjmowane. Na chwilę obecną, mówię uczciwie, mamy kilka wniosków podpisanych wskazaniem konkretnej zakładu firmy pracy, wskazaniem zawodu, który wykonuje osoba skarżąca i ze wskazaniem obszaru, w którym została oszukana. I ten materiał będzie przekazany Inspekcji Pracy i w tych wskazanych podmiotach będą przeprowadzane kontrole. Poseł Jan Mosiński zdaje sobie sprawę, że nie zawsze zgłoszenie może być prawdziwe. Może wynikać ze złości pracownika na pracodawcę czy chęci zemsty. Stąd bardzo delikatnie do tego podchodzimy, aczkolwiek sam wniosek o kontrolę nie będzie równoznaczny z tym, w sensie odbioru, tak, że tam doszło do jakichś niedociągnięć i złamania prawa. My tego nie nagłaśniamy, ja nie mówię, które to są zakłady pracy, które to są spółki. To będzie robione cicho, na spokojnie, tak, ale my to skontrolujemy. Natomiast powtarzam raz jeszcze, sam wniosek o kontrolę nie będzie równoznaczny, co pani podkreśliła, tak? Nie będzie równoznaczny z tym, że my już zakładamy a priori, że w tym zakładzie pracodawca jest oszustem. Natomiast jeżeli będzie oszustem, tak, mówiąc już tak bardzo brutalnie i ostro, to będzie upomniany, będzie miał jakieś tam wskazówki do naprawienia, następnym razem będzie ukarany grzywną i te grzywny są, no niestety, czy niestety, wysokie.